Tło wydarzeń Joanna Wyżykowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy sobie trochę o młodzieży i trochę o kulturze, a właściwie bardzo o młodzieży i bardzo o kulturze, bo co byśmy zrobili tutaj w naszym mieście, gdyby ta młodzież nam wyjeżdżała i gdyby nie spełniała swoich pasji. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina, były wiceminister edukacji, lider listy Koalicji Obywatelskiej w Okręgu III. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Witam telewidzów Telewizji Max. Najpierw porozmawiamy o tej kulturze, o tej młodej kulturze, bo możemy powiedzieć, że Koszalin jest miastem debiutów i możemy o tym powiedzieć z dumą. To jest taka marka, którą my sobie wypracowaliśmy, bo rzeczywiście jest taka prawda, jesteśmy ośrodkiem, no nie ma co ukrywać, 100-tysięcznym, gdzież nam tam do Krakowa, Warszawy, Poznania, wielkich ośrodków metropolii polskich, ale wiemy doskonale, że powinniśmy poprzez kulturę się promować. Między innymi o tym mówił też Kongres Kultury, który w ubiegłym roku się odbył, w tym roku kolejna edycja. I co najważniejsze, wypracowaliśmy sobie taką markę koszalińską, mówiąc też o tym i reklamując się w całym kraju, że Koszalin będzie miastem debiutów. Koszalin miastem, do którego mogą przyjeżdżać młodzi debiutanci w różnych dziedzinach artystycznych i tutaj na przykład rozpocząć swoją, kto wie, może doskonałą karierę artystyczną. Stąd wykorzystaliśmy na pewno w głównej mierze potencjał festiwalu Młodzi i Film, którego edycje od wielu, wielu lat odbywają się w Koszalinie. Później poszliśmy za ciosem. M-Teatr, czyli festiwal młodych reżyserów teatralnych, którzy do Koszalina przyjeżdżają, wiele edycji już tego festiwalu. Dołączył później Reflektor, czyli to, co robi Pałac Młodzieży w porozumieniu z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym, czyli piosenka aktorska, często debiutantów. I między innymi stary festiwal, ale bardzo dobry, 38. edycja, już teraz w listopadzie, Generacja. Tych festiwali jest coraz więcej. Między innymi taką ostatnią kapitalną inicjatywą była także inicjatywa Monodramu, którą mamy już od wielu lat, którą prowadzi pan Marek Kołowski w Domku Kata. Młodzi absolwenci czasami szkół artystycznych przyjeżdżają do nas do Koszalina i debiutują chyba w tej najtrudniejszej, jeżeli chodzi o sztukę teatralną, postaci, czyli w monodrapie. Dzięki temu myślę, że te festiwale, które stworzyliśmy w Koszalinie, już są bardzo znane na terenie naszego kraju i potencjał kulturalny miasta na pewno jest przez nas wykorzystywany. Nie dość, że młodzi, którzy tu mieszkają, biorą udział oczywiście w tych festiwalach, ale trzeba powiedzieć, że przyjeżdżają właśnie i z Krakowa, i z Wrocławia, z bardzo dużych ośrodków po to, żeby się tu właśnie u nas zaprezentować. No tak, to Reflektor. Przecież tutaj rzeczywiście, jak patrzymy w Reflektorze, których edycji było bardzo wiele, przyjeżdżają osoby no, z kompletnego południa, czasami odległych miejscowości o 500, 600, 700 kilometrów tutaj do Koszalina, bo wiedzą, że jest to dobry festiwal i wiedzą, że po tym festiwalu mogą później zaistnieć i ta nagroda, która tutaj jest wręczana w Koszalinie, jest znaczącą nagrodą, która na pewno pomaga w ich dalszej karierze, a zazwyczaj są to kariery aktorskie. Także ci ludzie tu się promują. Zresztą wielkie gwiazdy promowały się na Młodzi i Film tutaj w Koszalinie w latach 70-tych, 80-tych. Znakomici polscy reżyserzy tutaj przyjechali do Koszalina. Dzisiaj to są światowej sławy gwiazdy, które znakomite filmy, choćby wymienić Agnieszkę Holla. Od czegoś trzeba zacząć. Dobrze, zacząć od Koszalina. To są ci ludzie, którzy mogą tu się sprawdzać, bo mają talent. A co z młodzieżą, która mieszka na co dzień w Koszalinie, uczy się i tak dalej, i tak dalej? No właśnie, potencjał młodzieży musimy wykorzystać z tego względu, że około 20 tysięcy mamy uczniów w różnego rodzaju koszalińskich placówkach, czy to publicznych i niepublicznych. Patrzmy, że to też jest grupa ponad 10 tysięcy studentów, którzy tutaj w Koszalinie są i musimy też dla tych młodych ludzi stworzyć program. Nie ukrywam, że w pracach programowych, dzięki zaangażowaniu naszych kolegów, koleżanek z Nowoczesnej, pani Elżbiety Korol, Błażeja Papiernika, pani przewodniczącej Barbary Grygorcewicz, ja w tym zespole także brałem udział, przygotowaliśmy pewne propozycje dotyczące młodzieży. Między innymi jest na wzór karty seniora stworzenie karty miejskiej, czyli karty ulg, gdzie młodzi ludzie, mieszkańcy Koszalina korzystaliby z tych ulg, między innymi, a jesteśmy już po rozmowach, w szkołach jazdy, bo przecież wiemy, że ten okres lat 17-18 to okres, kiedy młodzi ludzie na przykład przygotowują się do kursu na prawo jazdy i wiemy doskonale, że już są takie firmy, które w Koszalinie, ja nie chcę ich wymieniać, żeby reklamować, już zadeklarowały się, że będą zniżki. Chcemy także wspierać ich mocniej, jeżeli chodzi o dostęp do koszalińskiej kultury, czyli próbować jeszcze obniżyć mimo wszystko te ulgowe bilety na różne
wydarzenia, które odbywają się w mieście, czy to teatralne, czy to kinowe, a przecież Koszalin także ma swoje miejskie kino, jest to kino Kryterium, i koncerty, które przygotowuje Centrum Kultury 105. To także jest koszaliński inkubator młodych. Coś w stylu parku technologicznego, tylko w zupełnie innej, trochę mikroskali, ale w takiej, w której młodzież mogłaby zgłaszać swoje pomysły i później je realizować. Chcielibyśmy także uzbroić młodzież w pieniądze. Chcielibyśmy ogłosić także konkurs na różnego rodzaju działania. Te pieniądze by znajdowały się w budżecie miasta, ale młodzież, ta skupiona w samorządach uczniowskich czy innych nieformalnych różnego rodzaju stowarzyszeniach, mogłaby sięgać po te pieniądze, przygotowując jakieś kapitalne różnego rodzaju pomysły do realizacji imprezy, które także by były do młodzieży skierowane. A co z młodymi aktywistami? Istniała Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina? Będzie istniała? Młodzieżowa Rada Miasta Koszalina to bardzo długa historia w Koszalinie. Wiem, bo na początku swojej pracy w Urzędzie Miejskim zostałem przez pana prezydenta Mikołaja Kobusa wyznaczony do opiekowania się Młodzieżową Radą. Rzeczywiście to są wspaniali ludzie. Aktywność tych ludzi była bardzo duża. Później, no niestety, jakoś tak się wydarzyło, że w ostatnich latach ta Młodzieżowa Rada rzeczywiście się wybiera, no ale tej aktywności nie ma. Może konstrukcja wyborów, stąd będziemy starali się inaczej wyłaniać tych radnych. Może też potrzebna opieka radnych Rady Miejskiej, którzy by mogli pod swoje skrzydła młodych ludzi przygarnąć i trochę ich pokierować, trochę im pomóc. Trochę może pomóc w realizacji ich pomysłów. Stąd na pewno będziemy w tej kadencji starali się reaktywować zdecydowanie Młodzieżową Radę Miasta Koszalina. Także może dać niewielkie, ale na początek jakieś pieniądze, które by były do dyspozycji dla tych młodzi ludzi, dla tych młodych ludzi, którzy by realizowali no pewnie ciekawe inicjatywy, na które czekamy. Czasem młodym ludziom nie chce się czegoś robić, bo nie za bardzo wierzą w to, że ich głos zostanie po prostu wysłuchany. A to nieprawda, bo przecież generalnie głos młodzieży jest słyszalny. Zobaczmy, jak młodzież funkcjonuje w szkołach. Szczególnie tutaj mówię o szkołach ponadpodstawowych, bo tamte samorządy uczniowskie są dosyć silne. Samorządy uczniowskie, czy to w liceach koszalińskich, czy technikach, czy innych szkołach, rzeczywiście organizują masę imprez. Szczególnie bardzo przykładają się też do wolontariatu. Wiele imprez charytatywnych, które odbywają się na terenie naszych koszalińskich szkół, to siła i potencjał młodych ludzi, którzy bez pieniędzy starają się przygotować imprezę, którzy starają się pozyskać sponsorów i co najważniejsze, im się to udaje. Tych imprez naprawdę w Koszalinie jest bardzo dużo, stąd ten potencjał wolontaryjny i entuzjazm młodzieży no jest zdecydowanie do wykorzystania. Kiedy mówimy o młodzieży i o młodych ludziach, do głowy musi nam przyjść sport, bo akurat taka prawda, młodych ludzi chyba łatwiej zachęcić, zarazić takim sportowym bakcylem niż dorosłego, dojrzałego i rozleniwiałego człowieka. Opowiedzmy o tym sporcie szkolnym. Jak bardzo jest on ważny? No ważny jest, bo musi być też sport szkolny bezpłatny. I my rzeczywiście w Koszalinie już od wielu lat powołaliśmy kilkanaście klas sportowych. Są to klasy sportowe w szkołach podstawowych, no w gimnazjach, które niestety wygaszają, także w szkołach ponadpodstawowych, gdzie przede wszystkim kształcimy w oparciu o koszalińskie kluby sportowe. Mamy profesjonalnych trenerów, są to trenerzy między innymi z Energii, czyli piłkarki ręczne, są to trenerzy od koszykówki, trenerzy piłkarscy. Tutaj z tej współpracy z klubem sportowym Bałtyk jesteśmy bardzo zadowoleni, bo sukcesy ostatnie koszalińskich młodych sportowców, między innymi wygranie turnieju Tymbarka, w którym kilkanaście tysięcy dzieci w Polsce brało udział, przez uczniów szkoły podstawowej nr 7, którzy pod opieką Bałdyku doszli do finału, wygrali w tym finale, czy chociażby medale piłkarek ręcznych na poziomie gimnazjum nr 4 przy ulicy Jedności. To ważne, żeby młodzieży zaszczepić tego bakcyla sportowego, odciągnąć ich od komputerów i myślę dbać o to, by także się fizycznie rozwijali i przede wszystkim by mieli zagospodarowany czas, bo w tym młodzieńczym wieku jest to chyba bardzo ważne. Nie powiedzieliśmy jeszcze o dwóch niezmiernie ważnych wydarzeniach, które nie tylko z młodzieżą, chociaż te z młodzieżą mogą być związane. Chodzi mi tu o integrację Ty i Ja, z której naprawdę możemy być dumni. Oj tak, bo integracja Ty i Ja, poza tym, co się dzieje przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, czyli całym miasteczkiem festiwalowym, to także wizyty w szkołach. Te wizyty na długo są pamiętane przez nauczycieli, a przede wszystkim przez uczniów, bo są to bezpośrednie
spotkania z osobami niepełnosprawnymi. Osobami, które mają ogromny bagaż różnych doświadczeń, nie tylko ułomności fizycznej, ale w większości też przy tej okazji ułomności psychicznej. I te spotkania z tymi ludźmi, którzy zostali, no, można powiedzieć, skrzywdzeni przez los, doświadczyli pewnej tragedii, mają ogromny wpływ na postrzeganie i psychikę młodych ludzi. I przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzięki temu festiwalowi wyprowadziliśmy osoby niepełnosprawne z zamkniętych mieszkań. Nie wstydzą się te osoby wychodzić. One są już w społeczeństwie i są traktowane należnie, tak jak każdy obywatel, każdy mieszkaniec miasta Koszalina z pełnią praw. Trzeba o tym mówić i też uczyć przy okazji młodzież tolerancji. I druga rzecz, bardzo chyba dla Koszalina ważna, uważam, reaktywacja, można powiedzieć, festiwalu poświęconego Włodzimierzowi Wysockiemu. Wydawałoby się, że po śmierci Marleny Zimnej, która była wysockolożką, tak, jedyną chyba na świecie, do światowej po prostu sławy, to musi upaść. A jednak się okazuje, że ta idea może żyć. Bardzo się cieszy i ogromny ukłon i podziękowania od nas dla pana Sergiusza Karżanowskiego, który zaangażował się w utrzymywanie tego festiwalu, bo ten festiwal swoją reaktywację miał kilka dni temu. Odbył się i w Centrum Kultury 105, i także w Teatrze Varieté. Znakomici artyści, wysockolodzy z całego świata, przede wszystkim z Izraela i z całej tej rosyjskiej części federacji. Dyskusje o Wysockim, pieśni Wysockiego, poezja Wysockiego, wszystko to przez te kilka dni w Koszalinie. To był ogromny wysiłek. My się cieszymy, że jako miasto mogliśmy dofinansować, bo dofinansowaliśmy tą imprezę w wysokości 40 tysięcy złotych i dzięki takim zaangażowanym osobom jak pan Sergiusz Karżanowski i całe gremium osób, które w tym stowarzyszeniu jest skupione, na pewno o Marlenie Zimnej i Wysockim w Koszalinie nie zapomnimy. Jest już przygotowana przepiękna tablica. Szukamy teraz godnego miejsca w Koszalinie, gdzie tablicę poświęconą właśnie pani doktor Marlenie Zimnej i Wysockiemu zawiesimy. Pewnie będzie to jakiś fragment parku naszego koszalińskiego. Jesteśmy tutaj w uzgodnieniach. Bardzo chcemy, by ta tablica się pojawiła, by uhonorować naprawdę jedną z najważniejszych obywatelek naszego miasta. I możemy na to liczyć, że ten festiwal będzie trwał. Tak, miasto będzie go dofinansowywało bez żadnego problemu. Siły i zapału widzę, że u członków stowarzyszenia jest tak wiele, że na pewno przez najbliższe lata z poezją, z piosenką Wysockiego w Koszalinie się będziemy spotykać. Pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina, były wiceminister edukacji i kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.